Witajcie! Trochę chrypka, ale to nic. No jesteśmy tutaj na pustyni tak zwanej, bo robię rekonesans. Pesz o dziwo rośnie, ale to jest akurat w tym przypadku, nawet powiem wam, chyba że dobra wiadomość. Bo tutaj po prostu nic nie chce rosnąć. No ale to mieszka z tym, nie po to. O, jedyne co, to ta fajna ta trawka, taka zielona, niebieska, rośnie. Przyszedłem, słuchajcie, dzisiaj na pole zobaczyć, jak wygląda gryka. O, tu taki. No dwa listki, trzeci wyłazi. Coś tu się dzieje. Perzu też trochę jest. Ale widzę, że gryka nie daje za wygraną, muszę wam powiedzieć. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rosa na liściach, wszystko jest fajnie. Bardzo porządnie, podoba mi się. Dzisiaj nie będziemy chyba robić w polu, bo mam trochę inne zadania. No niestety nie rozdwoję się. Ale dzisiaj będziemy troszeczkę robić przy sprzętach, no i też przy okazji porządku tam, gdzie stoją te maszyny. Bo no nie przeskoczę tematu, a muszę tam okosić to wszystko dookoła tych maszyn, bo już nie można się do nich dostać. No i trzeba się tym zająć. Co niniejszym uczynię. Co jeszcze? Tutaj gdzieś miałem, właśnie przyszedłem też zobaczyć te słupki graniczne. Dzisiaj nagrywam, słuchajcie, telefonem, bo kamera mi się rozładowała. Nie zapomniałem naładować ją, czy co? Tutaj ziemia liściowa. Coś tu strasznie przekopało mi to wszystko. Ale ziemia już się bardzo ładna zrobiła, więc będzie do użytku. Zobaczymy, gdzie te słupki. Tutaj pamiętacie, ul był i ul będzie. Ale nie jeden, a na pewno więcej. Zobaczymy tylko, ile i kwestia tego wszystkiego. O właśnie, tutaj jest ten słupek. Bardzo dobrze. Jest. O to chodzi, zaznaczone na drzewie. Porządna robota. Dobrze. To w każdym razie tylko tyle, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko pięknie rośnie, trawa też. Nie zauważyłem na razie grzybów. Ciekawe, jak to telefonem wyjdzie, bo telefonem jeszcze nie nagrywałem. Może tam raz albo dwa, nie pamiętam, ale to było dawno, dawno. I zobaczymy, czy to się w ogóle uda jakoś to przerzucić, potem obrobić w programie. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest, jeszcze muszę sprawdzić. To jest tu. No ciekawostka. Dobra. Wracamy, słuchajcie, do maszyn. Zobaczymy. Na pole jeszcze może dzisiaj przyjedziemy. No, słuchajcie. Kosa w akcji. Troszeczkę tutaj okosiłem, ale trawa jest dosyć wysoka, się zapycha. Chodzi tutaj o to, żeby to było tutaj czysto przy maszynach, wkoło maszyn, bo tutaj kosiarką się nie da wjechać. No i co jeszcze? No Robert mi mówił, że jak robili tutaj kultywatorem, to gdzieś tą bronę złamali. No szkoda, bo muszę to jakoś do tego dojść, ale teraz pytanie tylko po prostu, jak ją wyprostować. Chyba, że kupić takie coś na złomie powinno być jeszcze, nie? Takie małe, lekkie bronki. Tylko żeby były. A jak nie, no to trzeba będzie się z tym prostować, bo one, powiem wam, świetną rolę spełniają z tym kultywatorem. Naprawdę podoba mi się ta robota, także to jest ok. Co jeszcze? No chcieliście, pamiętam, mówiliście, żeby tego zetora odpalić. Musiałbym
po akumulator iść. Tylko czy kable są tutaj wysokiego napięcia? Muszę, bo ja nim jeździłem, to ja to... A są, tutaj by to. Zaraz. Tu jest minus, a tu jest plusowy. No to tu bym go wrzucił. I kurczę, tego śmego i owego, nie? Patrzę tu jeszcze, bo tu są osy. A jak są osy, to jest bardzo niedobrze. Bo osa to straszny szkodnik jest. No, w każdym razie to dokończę. Tu zrobię. A słuchajcie, jeszcze przy okazji znalazłem zaczep od Forsita. Porządna rzecz. Automat taki tutaj, widzicie, na ten zaskok. On tu sprawny jest. W sumie nie jest potrzebny, można by go sprzedać, jak komuś jest potrzebny. No, będę musiał zrobić zdjęcie i wystawić. Bo jest. Jest dobry, porządny. A Forsita nie mam i chyba nie kupię już. Także nie będzie mi potrzebny. No i co jeszcze? Tu piszecie też, żeby to glebogryzarą i tak dalej. No fajne pomysły macie, podobają mi się. Tylko tak, ten czas, którego nie mam za dużo. Chciałbym to zmienić. No i ten. Jakby to, tylko tutaj widzicie jeszcze wóz, koła jeszcze nie zrobione. Muszę poczekać na koła. Wtedy bym zabrał to, chyba że to wytargam, wyszarpię. No nie wiem. Chociaż nie będę się chyba teraz tym męczył, bo szkoda mi czasu. A jego można odpalić na pewno. Taki to silnik jakiegoś Volkswagena. Nie wiem czego. No działa. Tak się przyglądam, słuchajcie, bo zawsze coś zobaczę w takich egzemplarzach. Mimo że to już patrzyłem tutaj wiele razy na to, ale zawsze coś można zobaczyć ciekawego. Tutaj widzicie, flaszka leży, pamiętacie film, jak za flaszkę gościu zgodził się pomóc? To właśnie ta flaszka. No i ta ciężka brona tutaj, mówicie, Centryn chyba, Gentoryx mówił, żeby, dobrze pamiętam, poukładać tutaj obciążniki od 40 i wtedy ona drze porządnie, bo właśnie taki był zamiar, żeby to darło głęboko i mocno. Ale widocznie mimo tego, że jest ciężka, to jeszcze za lekka. O ludzie, tyle roboty. No nic. Szkoda czasu, nie będę marudził. Odpalamy kosę. Pokusimy jeszcze trochę. Ale żeby nie było, to odpalimy to i pokosimy razem. O. Pyk. Oj, paliwa brakło? Przed chwilą paliwa odstrzała. Tak, paliwa. O. Tu napompujemy. Jest nie tak, wiecie? Bo to paliwo jakby uciekało. Dobra, dolejemy, może jest koniec już. Też tak może być.
O. Dobra, jest pełno. Nie mogłem jej odpalić, słuchajcie, bo ona nie chodziła ładny czas. No kurczę, jeszcze ten. Jeszcze żyłka, co ja sobie z tym mogę zrobić? Ajajku. No i taka oto robota. Gdzie ja dałem rękawiczkę, jest. Tak. Odkręć to teraz. Jest, pamiętajcie, lewy gwint. Jak nie mam żyłki, już to będzie rewelacja. O, pyk. Uj, licho strasznie. Bardzo licho z tą żyłką. Ale musi wystarczyć. Pyk. Pyk. To musi być na tym bębnie, bo inaczej to będzie kicha. O. No mógłbym jeszcze to wysunąć, ale nie mam tyle żyłki zapasu, widzicie. Żeby mi tylko tutaj starczyło, to do okoszenia tego byłoby fajnie. O, jest, złapał. Dobra, no powinno wystarczyć tam. Nie ma jakiejś tragedii specjalnej. Napompować paliwka. Nie, jeszcze nie da rady, tak widzę. Ale czemu to paliwo ucieka z tego? Z tego tutaj, z tej pompki. Widzicie, coś tu jest nie tak. No i ucieka. Ale tu benzyna się nie wylewa. Kurde, co jest? Może tutaj wycieka mi gdzieś. Bo to będzie jakiś powrót. Kurczę, żebym ja się na tym znał. Aha, tu jest. Tu jest powrót. No i zobaczcie, już tutaj sucho jest. A przecież po takim pompowaniu to powinno być pełne. I nie chce się pompować.
No i schodzi to paliwo. Która śrubka jest do czego? Ta będzie do powietrza. Zmniejszyć mu dawkę. Kurde blade, co ja robię? Przecież ja się na tym nie znam. Dobra, pokombinuję i zobaczymy, czy odpalę. Idę, słuchajcie, zrobić jeszcze, bo słupek widać, rekonesans, bo kolega wsiadł 60, bo nie mógł patrzeć na to, co robię. Dobra, i w każdym razie jedzie z glebogryzarką, mówi, że będzie lepiej. No jak tak mówi, to znaczy, że będzie. Idę zobaczyć. Nie chciał być na kamerze, więc niego nie będę pokazywał, ale zobaczymy, co tu się dzieje. Na pole ładnie to wygląda, fajnie po tym koszeniu. O, ruda pod drzewo. No i ile glebogryzara. Dewastacja totalna. No to jest maszyna do takich rzeczy, no. Nie wiem, co potem się z nią robi, bo może rzeczywiście już później co, no trzeba by to wyrównać, pozbierać, kultywator czy brona ciężka, nie wiem. Ale sieczka jest, no z tego już się nic nie chyba nie odrodzi przez na pewno jakiś tam czas. No ale ziemia jest fajna tutaj, kurczę, ale tu jest najlepsza ziemia. Tu by coś posiał. No i siano jest do wzięcia. Suche jak wiór. Ale przy okazji, jak tu jestem, to zobaczcie, tu jest cały czas mokro, bo ta woda, ona tutaj schodzi z tego pola, wiadomo, ale to jeszcze pójdzie. No rów suchy, no. Fajnie, bo tu jest mniej więcej różnica około metra, może troszkę więcej. Więc tutaj w tej ziemi się ta woda trzyma i dobrze, ale co ważne, na polu tej wody nie będzie. Ona nie będzie stała, to ja wam naprawdę nie przesadzam. Tutaj, jak dopóki tego rowu nie oczyściłem, to tam w tej chwili, gdzie ciągnik jest, to było po kolana wody. Zawsze. Czy susza? No może jak susza była, to nie było tej wody po kolana. Rzeczywiście jej nie było, ale w momencie jednego przejazdu wychodziła w kolejnach woda. Idę zobaczyć tam, pogadam z nim, nie będę nagrywał, bo prosił, żeby nie nagrywać. Ale w każdym razie zobaczę, jak to wygląda. No fajna robota, to idzie, kurczę blade, no. I jest porównanie, bo tutaj to co? Tutaj w tej chwili można by rzeczywiście krój założyć i orkę tutaj uskutecznić, potem brona ciężka i siew. No ale ja wyjeżdżam. Muszę to poukładać wszystko. Dobra, za chwilę wracam do relacji. To jest robota glebogryzarą. Kasacja. O to chodzi. Zapomniałem kamery i nie miałem jak nagrywać, dlatego teraz skończę telefonem. Glebogryzarkę widzieliście w akcji, ale słuchajcie, tam jest za dobra ziemia i tak się po prostu zabija. To jest mokro i nie ma sensu glebogryzarką tam jeździć. No bo szkoda tej roboty. To, co się dało osypać, to się osypało, a reszta po prostu no, musi podesnąć i wtedy się na obroty wrzuci i to zejdzie. W każdym razie tak, tu okosiłem co mogłem, widzicie, tam jest fajnie, tu jest zrobione, maszyny poukładałem trochę, tyle o ile tutaj zetora już widać. No i słuchajcie, wiecie co, chyba go dziada nie odpalę, dlatego, że nie zauważywszy musiałem tutaj zostawić wodę w ciągniku, w silniku i dekielek wyskoczył. Znaczy odpalić go odpalę, ale no nie pojeżdżę nim. W każdym razie co, silnik od Audi 80, takie coś, no jest jak jest, ale to w sumie mi na tym nie zależy. Pewnie go rozbiorę, jak nie sprzeda się ciągnik, to go rozbiorę na części, sprzedam pompę, rozrusznik i pompę wspomagania. Może głowicę, reszta na złom, bo no, dla mnie to jest nic.
W każdym razie tak, tutaj, tu okoszone trochę jeszcze. Tu zdążyłem, kultywator postawiony. No i tam nie zdążyłem. Tutaj też nie zdążyłem, bo zrobiła się kolejna taka drobna awaria. No ale uciążliwa w sumie nie jest, no bo to prosta sprawa do zrobienia. Ale tutaj nie mam narzędzi. Przy odpalaniu urwałem sznurek. Musiał być już słaby i odleciał, więc na dzisiaj już koniec roboty. Także tyle. W każdym razie zadowolony jestem z tego, co już jest, bo to jest zawsze do przodu. No i tyle. Także zobaczymy, może jeszcze jutro coś nagram. Ale no mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, to widzimy się w przyszłym tygodniu na live'ie i zobaczymy, co tam słychać. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!